Państwo widzą, że od naszych chłopaków z Anglo-Ameryki Białystok prawosławnych nie przyjechali jeszcze świadkowie Jehowy. Państwo zobaczą, jak tu pusto, nie ma tu na murkach świadków ani tu, ani tam, proszę Państwa. Natomiast zdążył tutaj pół diabeł Laskowski wymyślić jakiś Armagedon. Oczywiście on nie jest prawdziwy. W 1888 roku, czy w którymś tam, bo jeszcze Armagedonu w ogóle nie było. Państwo zobaczą, dworzec centralny, no stary, będzie odremontowany, ale jeszcze nie został zniszczony, także jeszcze nie było tego Armagedonu. Nawet, proszę Państwa, te szkliste budyneczki, czyli takie piramidki tutaj, które są, też będą zburzone. Żebracy kaszlą, jak Państwo słyszą, biegają żebracy katolicy, także od naszych chłopaków prawosławnych z Anglo-Ameryki Białystok jeszcze tu nikt nie przyjechał. Tu są te kasy katolicko-papieskie. No nikt nie przyjechał z naszych braci świadków Jehowy, także proszę Państwa, dlatego, że tu kaszlą, kaszlą. I gdyby to był Armagedon prawdziwy i nowy porządek prawdziwy, żeby to była prawda, to oni by nie kaszlały. Państwo widzą przez szybkę ugroza III Mirowej Wojny i Licie Włota. Także proszę Państwa, no to jest jeszcze Warszawa przed Armagedonem, nie po. Także te piramidki jeszcze nie zniknęły, także tego Armagedonu jeszcze nie było, proszę Państwa. Ale kaszlą wszelkie te żebraczki katolickie, czyli że są też chore i nic im nie pomaga, bo o żebrak idzie też katolickie i kaszle. Niezadowolone to. Widzą Państwo Pałac Kultury Stalina i Lenina. Też tak jakby jeszcze przed Armagedonem, bo to jest stare, a nie jest jeszcze zniszczone. Czyli że Armagedonu nie było. Także proszę nie dać się zwieść pół diabłowi Laskowskiemu. No ale Warszawa nie słynie ze znajomości Biblii. Także oni budują, ale nic nie wiedzą z Biblii. Także tych naszych prawosławnych nie ma, ani naszych chłopaków z Anglo-Ameryki Białystok. Do Anglo-Ameryki Białystok dopiero, proszę Państwa, o 20.18 będzie. Także zapraszam. Tam trzeci, tu czwarty peron, a tych żebraków wciąż przybywa, proszę Państwa, bo to ponad 3 miliony już tego wszystkiego jest i się nienawidzą, ale się też oczywiście nie znają, no ale o to chodzi, żeby się nie znali i się nienawidzili jako wyznawcy papieża. Do stacji Amsterdam. Państwo zobaczą, że ta moja koleżanka Lila Bilińska mówiła, że będzie miała w Amsterdamie wernisaż. Dostała eksmisję, proszę Państwa, na Chmielnej 6.19 i teraz nie wiadomo, co się z nią dzieje w ogóle, proszę Państwa. Także Lila, no gdzieś tam jest psychiatrycznie, opiekują się nią, no ale ona tutaj też chętnie biegała po całej Warszawie, ale już ona nie orientuje się, gdzie jest, bo Warszawa jest za dużo. Miasto w komu. To drink, proszę Państwa, na jedynce. Teraz jest tak czyściutko, proszę Państwa, nie ma tu ni bezdomnych, ni nic. Także Państwo zobaczą, jak Warszawa się rozprawiła z brudasami katolickim. Wszędzie o takie żebraczki biegają rechodupskie. Także one, wiesz, nie znają Biblii, nie wiedzą. Jest strasznie bleble rozwinięte tu w Warszawie. Także nie przyjechali jeszcze nasi świadkowie, którzy mówią dużo na temat Słowa Bożego od prawosławnych naszych chłopaków z Anglo-Ameryki Białystok. A tu Mariot. Także mamy Warszawę w komie, proszę Państwa, oczywiście jest ten cały system obecny żebraków całego miasta Warszawy, katolickich zawsze i trzymają się tej cyfry 3. Także to wszystko do zburzenia jest, proszę Państwa. Także nie ma tutaj co, bo jest katolickich żebraków 100, nie ma świadków Jehowy, a to wszystko jest do zniszczenia, ale oczywiście, że w prawdziwym Armagedonie. Oczywiście proszę się nie denerwować, nie gniewać, że dopuszcza Jehowa Bóg takie nazwy Armagedon, że już jakoby był. Niech Was nikt nie oszukuje w ten sposób, że Dzień Pański nadejdzie gdzieś tam kiedyś jeszcze nie nadszedł. To będzie szybciej jak myślisz. Niech Was też nikt nie oszukuje, że Dzień Pański, że jakoby Jezus Chrystus gdzieś przyszedł, gdzieś się objawił. Jeszcze nie. To wszystko są to fałszywki, dlatego że nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, proszę Państwa, nie ma badaczy, a katolicy kłamią, także oni jeszcze długo będą kłamać. Proszę nie dać się zwieść. Kopcą katolicy.
Także mamy najlepsze miejsca, proszę Państwa, i filmujemy, co się da, jako że jesteśmy cały czas w centrum katolickiej Polski, a u tych cyganów, że to dziada gadów katolickich, stołecznego miasta Warszawy. Jeszcze mało remontów temuż dworcowi centralnemu, także jeszcze będzie jedna próba odnowienia dworca centralnego, bo jest jeszcze nie tak piękny, jak powinien być. Centrum i rotundę już będziemy oglądać, proszę Państwa. Na razie jeszcze oglądamy Pałac Kultury Stalina i Lenina i teraz mówią, Macierewicz w nocy w Radiu Maryja powiedział, że to jest dziwne, żeby pomnik, największy pomnik komunistów, komunistyczny, stał jeszcze w centrum Warszawy katolickiej Polski, bo przecież to nie jest żaden kościół, to nie jest kościół Roka w Angloameryce Białystok, bo tutaj nie jest Angloameryka Białystok, nie ma prawosławnych, nie ma chłopców prawosławnych, nie ma dziewczyn prawosławnych, nie ma pieśni prawosławnych, nie ma radia prawosławnego, ani żadnej regionalnej z Angloameryki Białystok Trójki. To znaczy mówię o Trójce telewizyjnej, bo w Trójce regionalnej telewizyjnej Trójki są po litewsku, po ukraińsku programy, całkiem obcych języków. Ale ponieważ katolicka Polska, a nie umie mówić po rosyjsku i same dwóje mają wręcz, także proszę Państwa, oni tylko mogą się porozumieć nawet nie w swoim języku polskim, tylko raczej gdzieś tak po rumuńsku, po rumuńsku. Poza tym na gęsty, na jakieś takie kopytami rzucanie, ruszanie ogonem katolickim, półdiablim rzymsko-łacińskim machanie. I oni zawsze byli, te półdiabły katolickie nie śpią wtedy, kiedy jeszcze w tych czasach pogan, świadków Jehowy nie było, to ci katolicy zawsze byli. Także centrum, proszę Państwa, to też duża historia i długa. Rotunda wybuchła. Patrzcie się, tramwaj polski, katolickiej Polsce, a nie jest tu Angloameryka Białystok. I jeszcze jesteśmy przed Armagedonem. Dom handlowy Smyk już jest, proszę Państwa, rozwierany. Niech Państwa ta zapowiedź nie zwiedzie, że przed nami jest dom handlowy Smyk. Oto on, proszę Państwa, w tym pudle, w tej szmacie. I praktycznie to może, już nawet jego nie ma, ale ma nie być, mają go rozebrać. Także ten kaszel katolicki, rzymsko-łaciński, Matki Boskiej Ostrobramskiej swej, jest jeszcze, proszę Państwa, przed Armagedonowy Trójca. Te przepiękne kolory to są, proszę Państwa, przy rondzie de Gaulle. Tutaj przy rondzie de Gaulle mamy wciąż palmę. Oczywiście jest to palma sztuczna, bo nie jest tu ani Angloameryka Białystok, ani Egipt. Wszędzie ludzie umierają i potrzebują krwi. Oczywiście, że świadkowie Jehowy krwi nie biorą, nie przyjmują, nie dają i nie będą tu na nikogo głosować. Oto palma. Patrzcie na tym kiju. Widzisz palmę? O, zobacz, jaka piękna ta palma. Widzisz palmę? Oto ona. I nie jest tu Egipt, nie są tutaj żadne południowe kraje, bo my jesteśmy pomiędzy Bugiem i Odrą, tutaj w Warszawie, Gdańskiem i Czechosłowacją, czy może Gdańskiem i Krakowem. Oto jeszcze ta palma. Pięknie tutaj nam się mieni. Proszę Państwa, w świetle widać ją teraz dokładnie, doskonale, warszawska sztuczna. Wjeżdżamy w najnowszą, to znaczy w najdroższą ulicę warszawską, chłopca, po prawej i po lewej, ale Nowy Świat, chodzi tu o Nowy Świat, jest to najdroższa ulica warszawska, tu jest Chmielna, gdzie kamera pokazuje i tam dalej po prawej 619 Lila Bilińska mieszkała, znana fotografka warszawska i jej matka może jeszcze bardziej była znana, ale ona się nie postarała, Bilińska. A wywalili ją z domu. No taka jest Polska katolicka, jest niegościnna. Tutaj nie ma prawosławnych, nie ma świadków, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, proszę Państwa, ani badaczy, ani żadnych chlorowych
ani mormonów, ani chlorowych wybielaczy. Nie witają chlebem i solą. Ordynacka ta moja szkoła po prawej na Konopczyńskiego 4. Proszę Państwa, nie witają chlebem i solą. Chcą jak najwięcej tutaj sami zarobić. Jako wyznawcy papieża, oczywiście na msze już ledwie zachodzą, czyli coraz mniej chodzą, proszę Państwa. I w związku z tym pośród tych żebraków jest bardzo dużo, proszę Państwa, ateistów, bo żebracy katolicy z obecnego miasta Warszawy prawie wcale w Boga nie wierzą. Na plac Piłsudskiego jedziemy pod Teatr Wielki, ale wysiądziemy, bo do Kordegardy zaraz, tylko jeszcze nie teraz. To jest pomnik Mickiewicza. Minęliśmy Pałac Staszica, tu jest Kościół Świętego Krzyża, a tu jest Uniwersytet Warszawski, jako że tam na wprost po prawej jest ogromna brama, tylko dzisiaj zaraz będzie zamykana, Uniwersytetu Warszawskiego. Mijamy bramę główną Uniwersytetu Warszawskiego, tutaj Galerię Fibaka mijamy, Fibaka Galerię mijamy. Hotel Bristol i jest znowu obwodnica. Także dojedziemy jednak, proszę Państwa, do Teatru Wielkiego przy placu Piłsudskiego i za 2 minuty rozpoczyna się wernisaż, a my musimy dojść. Tutaj hotel Victoria po lewej stronie. To jest przystanek akurat końcowy, 128, a tam Teatr Wielki. Jak Państwo widzą, Warszawa nas nie rozpieszcza. Idziemy z powrotem w kierunku, proszę Państwa, hotelu Victoria. Nadłuż rzymsko-łacińsko-katolicki, włącznie z tym Pałacem Kultury Stalina i Lenina kolorowym, proszę Państwa. Także ten naród jest też taki troszeczkę, no, niezadowolony. Hotel Bristol, tu gdzie Margaret Thatcher mieszkała, jako złodziejka, proszę Państwa, mleka. Tam jest, proszę Państwa, Pałac Prezydencki i idźmy w tym kierunku. Bristol Hotel, Pałac Prezydencki, no i nasza, proszę Państwa, Kordegarda, wernisaż. Państwo widzą tłumek już na ulicy. Także, proszę Państwa, no dziady katolickie to mają w Kordegardzie jaki jubel. Państwo zobaczą zmrówka. Bardzo piękna. Te napisy. Ania katolicka, tak jak mówimy, że jesteśmy, proszę Państwa, w katolickim kraju. Oni tylko mogą pomarzyć o jakichś takich choinkach, o Puszczy Białowieskiej, bo tu nawet nie ma Anglo-Ameryki Białowieskiej. U nas. Także, proszę Państwa, Komorowski, Pałac Prezydencki, no i oczywiście pełno tych cyganów katolickich stołecznego miasta Warszawy, którzy mają ponoć tu nie imprezować za bardzo. Witam. Także tym Pałacem Prezydenckim, proszę Państwa, zakończymy dzisiaj te biedne imprezy w katolickiej Polsce. A no tutaj czasem tak podchodzą różne takie te typy i pytają się dziady katolickie o zdrowie, jak oni sami się czują, jakie mają zdrowie. To w rowie, jedna noc w jednym rowie, druga noc w drugim rowie, a Komorowski ma tu.